Francuski uczony, matematyk i filozof z XVII wieku René Descartes, znany również jako Kartezjusz, wypowiedział kiedyś zdanie: Cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem. Zdanie to można rozumieć, że dopóki myślimy, to istniejemy. W czasach współczesnych pewne siły dążą do pozbawienia nas nawet możliwości myślenia. A co za tym idzie, do zniszczenia nas samych. Jedyną szansą pokrzyżowania ich planów jest historia, ale widziana pod pewnym specyficznym i jednocześnie unikalnym kątem. Podobnie jak soczewka, skupiająca światło w punkcie o największej intensywności i mocy, tak samo historia ma swoje miejsca największej mocy i skupienia które można nazwać miejscami prawdy. Jeżeli chcemy odnaleźć te miejsca, to musimy zweryfikować nasz potoczny pogląd na historię i nie szukać w niej bogactwa szczegółów, efektownych zwycięstw czy spektakularnych porażek, gdyż tam raczej nie znajdziemy potwierdzenia słów kartezjusza kogito ergo sum. Jeżeli interesuje Was taka historia, to serdecznie zapraszam do zamazanych obrazów Historia a rzeczywistość, gdzie czeka na Was to, co na Alicję na końcu króliczej nory. Filmy na tym kanale pokazują historię z tego unikalnego punktu widzenia i są tematycznie pogrupowane w playlistach. Każda playlista to kolejny korytarz w labiryncie historii. Cały cykl filmowy jest poszukiwaniem tych najważniejszych miejsc w historii, czyli prawdy i jej związku z naszą rzeczywistością. Proszę pamiętać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach.